Spotykamy się z przedstawicielami zabrzeńskich organizacji pozarządowych trzeciego sektora na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym podsumowującym ten rok 2023, w którym organizacje pozarządowe realizowały szereg projektów, programów na rzecz mieszkańców Zabrza. Tych stowarzyszeń jest ogrom. One są wspierane przez Urząd Miejski, przez panią prezydent. Dostają dotacje, dostają siedziby, dostają środki na utrzymanie i na działalność. I chcemy, żeby miasto żyło mieszkańcami, bo w mieszkańcach jest siła. To są instytucje niezależne, pozarządowe, ale wszyscy działamy dla dobra miasta. Ten rok to trzy takie duże projekty współfinansowane przez miasto Zabrze. Projekt związany z mediacjami rówieśniczymi, czyli projekt skierowany typowo do młodzieży. Projekt pod nazwą Triatlon Profilaktyczny, czyli taki projekt, gdzie alkogogle wykorzystujemy w celach uczenia młodych ludzi profilaktyki tego, jak ważna jest abstynencja alkoholowa. Projekt Moc Pamięci to projekt skierowany do seniorów, gdzie ćwiczymy z nimi pamięć, czyli podnosimy ten komfort życia w obszarze i fizycznym, i psychicznym, bo te obszary się bardzo łączą. No i teraz taka ostatnia nasza akcja świąteczna, to akcja Serce dla Seniora, kiedy gromadzimy produkty do paczek dla seniorów przed świętami. No oprócz tego oczywiście jeszcze były kolonie, jeszcze były warsztaty dla młodzieży, więc tych rzeczy było naprawdę bardzo dużo. W pracy organizacji pozarządowych ważny jest ten moment takiego zatrzymania się, żeby się zastanowić, co nam się udało zrobić, co jeszcze przed nami, ale też na przykład z kim możemy robić nowe rzeczy, bo to też jest jakby bardzo istotne. Czasem może się okazać, że są na terenie naszego miasta takie organizacje, które robią podobne działania i warto połączyć siły, bo wtedy zawsze działamy bardziej efektywnie. Mieliśmy taką 34. rocznicę powstania naszej organizacji tutaj w Zabrzu. W związku z tym udało nam się zorganizować szereg różnego rodzaju imprez związanych z tematyką wschodnią. Organizujemy również takie prelekcje dla osób z naszego stowarzyszenia. Są to one związane z publikacjami książek o tematyce wschodniej. To ogromne serca, uskrzydlające osoby, które nie mówią o tym, co trzeba zrobić dobrego. One po prostu patrzą, widzą więcej, robią więcej, kochają bardziej. Dlatego bardzo sobie cenię, że mogę właśnie z organizacjami pozarządowymi siąść do wspólnego stołu i powiedzieć dziękuję.